Witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik z talerzowania. Takie testy, można powiedzieć. Tutaj też dołożyłem obciążnik taki od 40, od przednich kół. Jeden od dołu i drugi od góry. I zobaczymy, jak to będzie się spisywać, bo jeszcze nie testowałem z tym. Wcześniej jeszcze jeździłem tam po ściernisku Pożycie. No to nawet wchodziło to. Widać, że są całe talerze, ale tutaj jest troszkę inna ziemia i pasowało to dociążyć, także zobaczę, czy to w ogóle podniesie, bo jeszcze nie testowałem, bo jakby nie patrzeć, to tu jest teraz ponad 400 kg z tym obciążnikiem, bo sama, a nawet więcej, bo talerzówka sama waży 375 chyba, coś takiego. No, także tu już jest ponad 400. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Podnosi. Osiemset obrotów, kurde. Czwórka, 1600 obrotów. Robotę robi. Jeszcze tak mniej więcej można powiedzieć, że to obczajam, bo to dopiero drugi raz taką talerzówką robię, to... Miniaturka się tu zrobi może. No nawet sobie daję radę z tym. W porównaniu tutaj do tego, to robotę robi. Muszę się też spieszyć, bo po niedzieli zapowiadali deszcze, to lepiej teraz wjechać, jak czekać nie wiadomo na co. Z tym dociążeniem troszkę przodek znosi. Jeden obciążnik tylko jest, to jak strzeli ze sprzęgła, to podniesie. tutaj końca troszkę wcześniej sobie poobjeżdżałem, przez to, że tu były takie dosyć konkretne próżby zrobione na te ulewy i dlatego z tamtej strony tak samo sobie takie próżby troszkę większe zrobiliśmy i musiałem to wcześniej zjeździć, bo to kurczę ciężko jest wyjeżdżać, bo do przodu nosiło mi przedtem za każdym razem jak chciałem ruszyć. Obciążniki jakieś naprzód by się przydały jeszcze dodatkowe ze dwa. Ta leżówka została dociążona, to większy skos dany, ale wtedy by mi przodkiem ściągało, to by nic nie zrobił. Jest dane po jednej dziurce na odchylenie i w miarę idzie. Ale znowu jakby było większe pochylenie, to by tak wiele nie szło. Jak na razie fajnie widać, idzie robota. Widać, gdzie jest talerzowane, a gdzie jest ściernisko. Bo gdzie niegdzie widziałem, jak niektórzy mają większe talerzówki, to co z tego, jak ta większa talerzówka ma 4 talerze więcej, a jest tylko cięższa o te talerze, bo rama jest ta sama. Przez to tak nie wchodzi może w ziemię, a tutaj w miarę jest taka troszkę gorsza ziemia, to wchodzi jakoś to. Piątki nie wrzucam, bo to nie ma co. Po 2 razy się pojeździ, to tak fajnie robotę robi. Jak się olej nagrzeje, to trzeba troszkę zagazować, bo jest lekki problem. O, przodek znosi. No fajnie robotę robi. Talerze się już troszkę wycierają, bo to wiadomo nowe trzeba było nasmarować, bo było tak tylko troszkę nasmarowane. Temperatura ok, na zielonym. Czasem mi właśnie tak strzela, bo to mocowanie jest tam takie jeszcze niewyrobione i w jednym miejscu tak dostawi się do tej ramy i tak czasem strzeli. Teraz to nie czas wspomagania. Talerzówką. Po 2 razy się poprawi. coś jeszcze nagram, taki efekt końcowy, jak to wygląda po dwóch przejazdach, bo filmik by za długo trwał. Także talerzówkę już odczepiłem, już będzie koniec na dziś. Talerze ani nie widać śladu, żeby się utarły. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda to pole. Wygląda to mniej więcej tak. Po dwóch przejazdach, dwa razy. W miarę dobrze to rozrobiło. Jeszcze może jak wyschnie, to się przejedzie drugi raz. I jakoś to będzie lepiej. Ale i tak jest dobrze.